Kiedy film zarabia ogromne pieniądze, kontynuacja jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Co prawda przy okazji tego filmu minęło mnóstwo czasu, rzeczywiście. Twisters, bo oczywiście mowa o tym filmie. Pamiętasz? Mam nadzieję, że pamiętasz. Wiele, wiele lat temu. Tak, jak najbardziej. Helen Hunt, Jan de Bond między innymi jeszcze Bill Paxton, jak najbardziej nakręcili film, który rewelacyjnie się oglądało, rewelacyjnie się sprzedał i długo naprawdę trwało. Bill Paxton co prawda walczył przez wiele lat, ażeby nakręcić kontynuację, no niestety się nie udało. W tym momencie Billa Paxtona z nami nie ma, a kontynuacja powstała. Fabuła tylko zarysuje, bo nie ma naprawdę za bardzo o czym mówić. Mamy naszych łowców tornad, tornad, tak się rzeczywiście nazywają, którzy łowią tornada, krótko mówiąc. Ale potrzebuje jeden z nich koleżankę właśnie z dzieciństwa, co ze studiów, która jest najlepsza w wyczuwaniu, które tornado będzie wielkim, a które po prostu się rozmyje i nic z tego nie będzie. Na to wszystko jak najbardziej wkracza burak cwaniak, jeden cowboy of course sure. No i rzeczywiście reszta jest już tylko i wyłącznie kwestią, kto większe tornado, co się będzie działo, kogo zniszczy, a kogo nie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzał fabuły, bo akurat nie ma potrzeby. To jest taki film, że fabuła sama się mniej więcej wyjaśnia. Zresztą tutaj widzisz, jest plakat z tyłu, dokładnie widać o co chodzi. I jeżeli myślisz, że jak najbardziej Twisters, czyli liczba mnoga, tornada, no to oczywiście tak jest. Tytuł polski Twisters nie przetłumaczono. Ok, czasami lepiej nie przetłumaczyć, bo nasi tytułodzy czasami się troszeczkę mieszają, no ale okej. Do meritum trzeba jak najbardziej dążyć. To jest film, nie chcę mówić, że on musi mieć super zwroty akcji, nie wiadomo co, no bo rzeczywiście nie musi. Tutaj tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby były rewelacyjne efekty wizualne. To jest podstawa tego filmu. Wiadomo, fabuła gdzieś tam ma od A do Z podążać, ma rzeczywiście coś tam się dziać, musimy poznawać naszych bohaterów i oczywiście to się dzieje, bo zaczynamy, powiedzmy, w punkcie A, potem przeskakujemy kilka lat do przodu, po to, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, co się dzieje z naszymi bohaterami i zaczynamy z wysokiego C. To jest dobre akurat w tym filmie, że łapią nas od razu za gardło i nie pozwalają przez kolejne 15-20 minut usiąść, bo rzeczywiście to robi wrażenie. I to, słuchaj, to jest film, który trzeba obejrzeć w kinie. Nie to, że poczekasz tam ze 3-4 miesiące, jak będzie na jakimś Netflixie, Disneyu czy Amazonie Prime, sobie obejrzysz, najlepiej idź do kina, bo rzeczywiście tam to wygląda super świetnie. No ale mamy naszych bohaterów, oczywiście główna bohaterka, dziewczyna, która teraz już pracuje w tym momencie. Studia nie poszło tak jak miało wszystko pójść, ale rzeczywiście jest nie najgorzej. Katy Cooper, Daisy Edgar Jones w tejże roli, w roli cwaniaka, buraka, łowcy tornad wystąpił Glen Powell, czyli Tyler Owens, a także Anthony Ramos jako Javi, kolega ze studiów naszej głównej bohaterki. No i rzeczywiście my poznajemy tych naszych bohaterów, no nie jest to nie wiadomo co. No nie oczekujmy tego, że nagle dowiemy się, że tutaj jest jedna osoba jest chora na raka, druga ma białaczkę i w tym momencie to nie, po prostu zwykły tylko i wyłącznie popcorniak, więc czegoś takiego tutaj nie oczekujemy. Ale jak już mówiłem wcześniej, bardzo istotną rolę w tym filmie muszą odgrywać efekty specjalne i to, co ja zobaczyłem, naprawdę, cytując Siary, muszę powiedzieć, właśnie nie tyle Siary, co Józefowicza w filmie Poranek Koeta, podoba mnie się to, bo rzeczywiście jest to zrobione dobrze, fajnie, ciekawie. No tak się zastanawiałem, jak oni to zrobią, no bo wiadomo, że druga część, w ogóle każda kontynuacja rządzi się swoimi prawami, to znaczy musi być głośniej, mocniej, więcej. I dosłownie musi być głośniej, musi być więcej tornad, musi się tutaj dużo więcej dziać, ale mi się wydaje, że akurat tak, twórcy stwierdzili, ok, nie ma problemu, damy sobie radę, tym bardziej, że tak naprawdę były przejścia, bo reżyser tego filmu, Lee Isaac Chung, wylądował w szpitalu. Okazało się, że jest wycieńczony, dwa tygodnie go nie było, musiał sobie rzeczywiście odpocząć, zatem wtedy oczywiście wkroczył drugi reżyser i troszeczkę jak Cezary Pazura, nic śmiesznego, no i on rzeczywiście pomógł, ale to pokazuje, jak bardzo ten film był, praca nad tym filmem wyczerpująca, wiesz. To się toczyło, praca nad filmem toczyła się w czasie, kiedy świat się zatrzymał, musieliśmy nosić maseczki. Potem jeszcze oczywiście był strajk, budżet niemiłosiernie urósł, miał być pierwotnie 100 milionów, urósł do 200 milionów. po czym sprawdziłem to i okazało się, że to nie jest prawdą, gdyż budżet filmu, a może to jest po prostu tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, jest szacowany na 155 milionów dolarów. W dniu nagrywania tego materiału, tej recenzji, film zarobił już 235 milionów dolarów, więc no nie chcę powiedzieć, że się zwrócił, no bo wiadomo, że w budżet nie są liczone koszty na reklamę, marketing i tak dalej, ale pewnie już niewiele mu brakuje, bo nawet jeżeli powiedzmy wyjdzie na zero, no to później, kiedy wejdzie już na platformy streamingowe, to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, bo oczywiście tak musi być. Również niestety nie powraca nikt albo prawie nikt z jedynki. No nie udało się nikogo zatrudnić. Jedną osobą, która jest bezpośrednio powiązana z pierwszą częścią, jest sprzedawca przyczep. O, on pojawia się w jednym i w drugim filmie, ale oczywiście jest mnóstwo nawiązań, bo na przykład jedna osoba nosi ciuchy, które dokładnie w pierwszej części nosił jeden z bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Nagle dowiadujemy się, że ten jeździ autem, powiedzmy, Nissanem Pulsarem, ale okazuje się, że w jedynce również jeden z bohaterów jeździł Nissanem Pulsarem i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczywiście rzeczy się pojawiają. Nie jest to nic super ważnego, ale twórcy stwierdzili, to nie będzie bezpośrednia kontynuacja. To nie jest tak, że o, była jedynka i teraz robimy dwójkę, która i musi być bezpośrednią kontynuacją. Nie, to jest modne ostatnimi czasy, powiedzmy taki requel, czyli pamiętamy o tym, co było w jedynce, ale fabuła podąża sobie swoją własną ścieżką, swoją własną drogą. Nie będzie to rzeczywiście produkcja, która bezpośrednio kontynuuje wątki z jedynki, bo jak już mówiłem wcześniej, miała powrócić m.in. Helen Hunt, ale stwierdzono nie, że jej rola akurat byłaby śmieszna, bo ona miała powrócić jako jedna z ekspertek tam rządowych, FBI czy PKP do spraw oczywiście tornad, no ale ta rola byłaby tylko i wyłącznie epizodyczna i tylko po to, żeby odfajkować, odhaczyć, że o proszę bardzo, taka osoba się pojawiła i dziękuję bardzo. Ale to by nie wnosiło nic do filmu i reżyser powiedział, nie skupmy się na tym, że przedstawimy całkiem nową fabułę, jeżeli, oczywiście, że tak, jeżeli to się ładnie ułoży, jeżeli się zgodzi włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal, to będzie kontynuacja, ale to już nie w ten sposób, że to musi być jedynki kontynuacja, tylko kontynuacja pewnego konceptu. O, tak można byłoby rzeczywiście rzec. Powinienem tak naprawdę powiedzieć kilka słów na temat obsady, bo bez niej nie ma oczywiście życia. Daisy Edgar Jones, główna bohaterka tego filmu, no ale po prostu ona jest taka troszeczkę taka jest, bo jest. I gdyby jej nie było, pewnie by mi nie zauważyli, gdyby zamiast niej wstawiono jakąś, wiesz, typową Amerykankę, bo film oczywiście był kręcony w Oklahomie, żebyśmy widzieli jakąś taką, powiedzmy, typową Amerykankę z tamtych regionów Ameryki, to pewnie byśmy nie zauważyli, ale Glen Powell właśnie, który gra według mnie przynajmniej na początku tego buraka cwaniaka, wybija się tutaj na pierwszy plan. Wydaje mi się, że czasami tak jest, że wiesz, show jest skradziony, bo okazuje się, że proszę bardzo, niby to jest druga część Batmana, a jednak Heath Ledger jako Joker ukradł cały film. I rzeczywiście wydaje mi się, że tak tutaj jest i tym razem. Mimo że nasza bohaterka jest rozgarnięta, ogarnięta, tutaj takie rzeczy, co ona wymyśla, to nawet MacGyver w pewnych momentach by nie ogarnął, bo ona potrafi zrobić, wiesz, tutaj idzie tornado, to gdzieś musimy schować, proszę bardzo, o, tam coś się świeci lampeczka, to pewnie jest lampeczka od wyjścia ewakuacyjnego, a jeżeli wyjście ewakuacyjne to duży budynek, a jeżeli duży budynek, to jesteśmy w miasteczku o powierzchni 5 hektarów, czy tu mieszka 3000 osób, czy to może być kino, albo kręgielnia, albo zakład przetwórstwa pasztetu, jeżeli zakład przetwórstwa pasztetu, to oni muszą mieć piwnicę i do tej piwnicy się schowamy. Wiesz, to jest takie myślenie i no może rzeczywiście są osoby, które powiedzmy w ekstremalnym stresie, pod ogromnym napięciem potrafią działać w ten sposób i ich kora mózgowa pracuje 500 razy szybciej i w ten sposób mogą to ogarnąć, no ale powiedzmy widzisz, no banan jest na twarzy, więc tak może niekoniecznie. Film, mimo tego, że ma efekty wizualne świetne, to już mówiłem wcześniej, że ma dobrego Glena Powella, no to jest to po prostu tylko i wyłącznie zwykły popcorniak, zwykła produkcja, którą oglądasz i która tak naprawdę nie robi nic. No, jeżeli to się oczywiście zgodzi, no mówię, jest jak na najlepszej drodze, ażeby ten film zarobił niedługo mnóstwo pieniądzurów, więc pewnie trzecia, czwarta, dobrze wiesz, że wytwórnie w ten sposób działają. Stwierdzą, ok, to był bardzo zakręcony film, ale robimy jeszcze bardziej zakręcony, więc robimy Twisters 3D, 4D, XV, coś tam, bo w tym momencie jest nowa technologia i zrobimy w ten sposób. A może A może ten film stanie na tych 235 milionach i powiedzą, słuchajcie, miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. No i tak to rzeczywiście się stało. Domyślam się, obstałem, że bardziej ten film zarobi niż straci. Wytwórnie stwierdzą, ok, jest w porządku, jest nie najgorzej. Tak to rzeczywiście jest. Jeżeli nie najgorzej jest z tą recenzją, to udostępnią na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie. Niech się twistery kręcą dalej. O, ja cię kręcę. Dziękuję bardzo. Nagroda imienia Karla Strasburgera wędruje do mnie za najgorszy suchar. Ale jest to taka produkcja, którą spokojnie możesz obejrzeć. Wiesz, uniknęli sztampy klisz, bo tam nawet na końcu miał być pocałunek między głównymi bohaterami, ale Steven Spielberg zadzwonił, no wiadomo, jako jeden z producentów, współproducentów, koproducentów czy tam coś, zadzwonił i powiedział, nie no, usuńcie to ze scenariusza, to jest po prostu klisza, to jest kalka, to jest po prostu tandeta, która się pojawia w co drugim beznadziejnym filmie, tylko po prostu będzie na zasadzie, ludzie będą, Skruch będzie mówił, że to jest słabe i tak dalej, nie, a ja nie chcę, żeby Skruch mówił, więc ja, Steven Spielberg, mówię, dziękuję bardzo, tego ma nie być. No i oczywiście producent miał rację, bo tak naprawdę jak już było zakończone, tak czekam, mówię, o proszę bardzo, a jednak nie, Po raz, który powiem, podoba mi się to. Więc rzeczywiście film w skali 1-10 dostaje ocenę, może być, może sobie go obejrzeć, ale nie trzeba. Jeżeli nie uda ci się go obejrzeć, nic nie tracisz, a jeżeli obejrzysz, super, nic nie zyskujesz. Można powiedzieć w taki sposób, ale na pewno zyskasz. I to bardzo, bardzo dużo, oglądając filmy z tej listy. Uwierz mi, tam są ciekawe propozycje.